Dzień dobry. Ja jestem Darwarian. Kolejny odcinek dla Waj. Chciałem zagrać tą Waj. Chciałem. Wcześniej już, ale mówię nie. Poczekam sobie do CDA, także to jest pierwszy raz od... No nie wiem, kurde. Z pół roku. Nie więcej niż pół roku. No nie grałem w cholerę czasu w tą Waj. Kiedyś ją... Chcę powiedzieć, że mainowałem. Jeden z moich ulubionych pików kiedyś. I zapomniałem o niej. Ostatnio trochę buffów, więc spoko. Chętnie potestuję, co da radę wyciągnąć z tego, więc... Będzie trochę tak... Może nie tryhardowo, ale będę starał się wyciągnąć jak najwięcej z tej postaci, także... Nie będzie taki full for fun ten meczek. Nagrywamy sobie na streamie, jak słychać Donata zresztą. A także reszta się wita na czacie, na Twitchu. Lecimy. Przypominam o kciuku oczywiście. Cold Sir John, jak coś puszczę, nutkę oczywiście po meczu, no bo nagrywam na YouTube. No chciałem tam Waj zagrać wcześniej, ale nie. To będzie taki... O, pierwszy raz w tym roku na pewno. Bo w piątym sezonie chyba coś grałem tą Waj, tak mi się wydaje. W czwartym sezonie to grałem bardzo dużo Waj, prawda? Chyba z tego co pamiętam. Czekaj, teraz sprawdzę z ciekawości. O, Waj była spoko kiedyś, ale odeszli od niej, kurde. Coś tam... Aha, bo znerfili ulti, pamiętam. Ogromny cooldown tam jej wyrzucili. No nie wiem, zobaczymy. No, jestem ciekawy, czy coś da radę wyciągnąć z tego piku. Ostatnio widziałem, że I Will Dominate z Ameryki gra trochę tym pikiem, no ale to na solo queue. Więc, nie wiem, zobaczymy. Ostatnio zbuffowali pasywkę, W. Nie W, E, prawda? E zbuffowali, że mam od razu dwa staki. No zobaczymy. Zobaczymy. Co da radę wyciągnę, nie to. To strasznie łatwo się pomylić między tematem. Po to wszyscy piszą, ale YouTube się ma YouTube, bo zawsze na początku jak nagrywam na streamie, to pokazuję czat. Że wszyscy się witają z YouTubami. I tak samo jest na YouTubie. Ludzie z YouTuba się witają z tymi ze streama. Tak to działa. Mamy taką tą kulkę jak ta. Jak ta typiara z Overwatcha, nie? Smuga. Zresztą Tracer. Trzeba mam 4 AP, bo Natural Talent się gra. Natural Talent lepszy. Mam 3 obrażeń na E. Wow. Po prostu, no to już tłumaczyłem w którymś odcinku, że aktualnie Natural Talent jest po prostu lepszą masterką, bo daje nam 10 AD i to 10 AD jest więcej warte niż 2% lifesteala. A to chodzi po prostu. Tak to działa. Zobaczymy, czy nawet potrafię to Q plus slash. Kurde, po takiej przerwie? Nie wiem. Fajnie, że gramy z Katariną. Zawsze lubiłem właśnie Katarinę do tego. Do... Dawaj, bo możesz cały czas boosty zabierać, nie? Spoko. Może ja pokazuję czas przez sekundę, oni nadal krzymają. No cóż, no to prawda. Po prostu liczą na to, że akurat wtedy pokażę. Mam zasłynąć. No co to za cheeserka? Halo, air, event, wyjazd, to moja dżungla, gościu, idź stąd. A wziął tylko mojego, dobra. Znaczy nie jest to takie dobre, bo miał trochę ekspa do tyłu. Dobra taktyka, ale czyli to znaczy, że Nautilus zaczął na blue. Wziął sobie dwa niebieskie, nie, jednego wziął, żeby po prostu mieć trochę więcej expa na start. To jest taka spoko taktyka. Nie stracił żadnego tutaj. Teraz to zbuffowali, że masz dwa staki od razu, wcześniej tego nie było, nie? Przyjemna sprawa. Poczekamy na pasywkę z tym E. Dobra. Chociaż ta pasywka nie miała znaczenia. Ciekawa ta taktyka od Riven, rzadko kiedy coś takiego się raczej widzi. Na midzie teraz jest to popularne, że pushujesz pierwszy wave, po czym schodzisz na dwa CS-y tutaj. Ja też to tylko niektóre piki robią. Znaczy, może niektóre piki mogą to robić ogólnie. Alan, witam serdecznie. Wściekie jest subka. Proszę przewidzieć resztę. Jak należy. Ner, sub lub serduszko. Nie ma co pisać tych dwóch staków, nie? Z tego. I tak zanim wejdzie kolejna pasywka, to i tak się z tego. Resetuję. O, brawo. Słodko. Padnie? Padnie, dobra. Czy jest sens mida? Mamy tutaj Ignite'a. To tutaj. No tak średnio bym powiedział. Zwłaszcza jeszcze jeśli Nautilus przyjdzie. Jeśli straci to E. Czy to Q? A, dobra. Katarina sobie zagra E defensywny na to. Nie, dzięki. A tak, coś nie będę wchodził. Nautilus ciągnie. A, oczywiście mówię, to jest normal.
To jest Torbal. Powinienem to mówić. Na rękadzie nie będę wciągał postaci, którą nie grałem rok. Sorry, memory. Niestety, nie podchodzę tak do rankedów, że gram tym, czy mam ochotę. Ale może, jakbym tą baję jakoś przytrenował. Proszę, nie przytrenował, co przypomniał sobie, jak się nią gra. Kto wie, może wróci do arsenału. A w ogóle gramy znowu tym Patrykiem. Spoko. Tak chyba się nikt nie powtórzy już. Próbujemy coś, Katarina? Czy znowu się wystraszysz? No, Makio. Dobra. Nie, dobra, leży. Tak. Szkoda, że akurat był ten. Zastanawiam się, jak to zagrać. Czy brać sobie maczetę i longsworda, czy ewentualnie dwa longswordy i mała maczeta? Nie wiem, co się bardziej opłaca w tym wypadku. I zrobię tak, ale nie jestem pewny. Czy lepiej dwa longswordy? W niektórych postaciach w dżungli jest lepiej coś takiego zrobić. Za dwa też może grać, czy chcesz? Jakie te dwa? Jakie te dwa? Co są za Jinx na bocie? Dobre hypercary, ale to słaby early game. Więc raczej tak średnio. Raczej tak średnio. Ja bym powiedział. Znaczy, jeśli grasz kompozycję pod hypercary, to spoko, ale na solo queue nie. Może na competitive, może to działać ten pick, ale to no, masz early game strasznie średni, po prostu. Tak to średnio działa. Seven oraz Osin, to zależnie. Jakie osoby? Proszę przyjdzie reszta oczywiście. Jak należy. Nerf sobie serduszko. A tej drugi poproszę. Pikuj się przydał. To ona się z tego ma ta pasywka teraz. Tylko przecież miałem 18. Brawo Patryk, piękne zagranie. Co, jeszcze jedna próba, Katarina? Co ty na to, gościu? Ty w ogóle no, nie zignajtował te wiosło? A, jest na bardzo. Dobra, nie zauważyłem. On no, nic nie może zrobić. No, trochę jak spał, kradniemy. Sorry, ziemek. Niespecjalnie, teraz mi. Myślałem, że rzuci tutaj Q specjalnie. Żeby sobie te gexpa wrócić. Tak się zastanawiam, czy cię osoba, czy nie. Co tu jest do zastanawiania, gość? Go for it. Patrz, ile ludzi sobuje. Debacio, witam serdecznie. Dzięki osoba, resztę proszę przywitać. Zastanawiam się, czy to nie czasem przez to... No, akurat. Czy to nie przez to, że nagrywam na YouTube? Czyżbyście chcieli zabłysnąć na YouTubach? Czy jeśli nie było tyle subów? Czy ja dostanę 6 level z tego? No, mam nadzieję, Riot. Mam nadzieję. Tylko nie wiem, jak to samonerne macie. A, no nie, no teraz mi się wycofujecie, koledzy. Co? O, jest, ja słowo się mam. To mam słuchać, mordo? Pospisz się, gościu. A, ktokolwiek? Już tam poza nie. Ja nie mogę go zabić. Kurde, tego się nie spodziewałem. A może powinienem? Nie patrzymy na mnie w ogóle. O, mówię na Q. Ultimatum. Powinien od razu ulti grać. Nie spodziewałem się ani trochę tego gościa tam. My bad, my bad. Co znaczy hypercary? To znaczy, że w late game dopiero ta postać działa dobrze. Po prostu. Tak jak Vayne na przykład. Albo Kogbo. Tak to działa. Że musisz zagrać early game spokojnie. Tylko, że na solo queue nie grasz early game spokojnie. Tylko kiedy coś takiego jest, że masz. Że masz czas po prostu. Większość gier się kończy gdzieś tam na 25 minuty. A ta Jinx, czy ta Vayne, czy ten Kog. Właśnie po tej 25 minucie dopiero się zaczynają rozkręcać. Tak to działa. Dlatego te postacie nie są za dobre aktualnie, no chyba, że wróci ta meta. I nie wiem, czy w następnym patchu to nie może wrócić, bo widziałem, że chcą zbuchować Lulu. I Karma jest cały czas w mecie teraz, więc kto wie, może wróci ta meta. Cholera wie, ale w aktualnym patchu nie bardzo. Dobra, co jeśli chodzi na stan dzisiejszy, no to tak to wygląda. Że Jinx nie bardzo. Widziałem, że wczoraj w tym, w Ameryce chcieli zagrać Jinx. O, nie piekło to ani trochę. Grał wczoraj NVS na Team Liquid. No i nie pyknęła ta. Ani trochę. Ani odrobinkę.
Lecimy tam. Jaki to ma cooldown? Jest, 2 minuty. Kiedyś miał chyba 1,5, nie? Dlatego właśnie chyba ta Riven tak kurde trochę odeszła do Lemusa. Co, lecimy? Nie lecimy. Nie słuchaj, bo to sobie z lasu. Upsi. Powinien dać warda tutaj. Nie spełniłem swojej czekawać, tylko dać warda. Coś ten tracker nie wychodzi, co? Nie tylko z mojej strony, z tego co widzę. 1-3, nie daje przestart. Asysta? Tak, miał przynajmniej pinga kupić. Ajajajajaj, a miało być tryhardowo, a co to jest? To jest... Słubizna. Nie, powinienem sobie dać, jak szedłem tutaj, powinien dać warda tutaj po prostu. Nie powinienem tego fajnie czekować. Hatebreeder, na to też nie. Słupka. Proszę przy tej reszta. Czy to jest mój red buff? To jest bardzo możliwe, że to jest mój red buff. Oczywiście, że to jest mój red buff. Zabił mida, wziął mi blue, znaczy reda. Tyle. No, tak średnio wygląda ta gra. A nie, chwila, tak sobie teraz przypomniałem. Ja grałem Vi. Grałem Vi z 3 miesiące temu, pamiętam. Zagrałem sobie na jednym ze swoich kont. Rankeda tą Vi. Pamiętam, że early game'a zaorałem. Po czym dostałem w dupę, bo niestety Vi na late game tak średnio skaluje. Tak było, pamiętam. Teraz się przypomniało. Było ciężkie. Kurde, ile pinkersów. Wizja przede wszystkim. Nie wiem, czyśmy te strony nie wybuchnęli po prostu. Mogę się uruchomić kościół. Ale damage cały czas ma przyjemny towaj. Tylko jak mówię, no delay tu się nie skaluje ta. Ten damage to trochę boli. Ups. Szanse na steal były znikome. Ale ma 6. Coś tego nie widać Nautilusa. Nie możemy go zabić, jeśli podejdziesz. A więc cię widział. Nadal to potrafię. Dobrze. Nadal to mam. A to strasznie dobre. Ciężko na to zareagować. Trochę takie yellow wejście. Jak na tym ilość many. Tirus. Uwaga, guys. Nie, czy powinienem drugie emaksować, czy bo. Jak ja to chcę zagrać, zastanawiam. Może pod Valiant Swordy? Bo widziałem, że niektórzy grają Yomu na ten drugi item, a dopiero później Trinity Force'a. Okej, chyba nawet Trinity Force'a się śmigało od razu. Spróbuję Yomu zagrać. Zobaczymy. Pinker podbyty. Może wejdzie sprawdzić tutaj. Zapraszam. Nope. Tu jest wart. O, pink, bardzo fajnie. Tak jak sobie możemy wyjaśnić. Jeśli tylko Katarina będzie na to gotowa. Jeśli ja gram ulti, plus Katarina gra ulti, to raczej zabijamy. No może na Tidusa nie zabijemy na to combo, ale resztę owszem. Okej, okay. Zobaczmy, że smajtowałem. Suna F. Oh. Ultimatum Matryk. Na Tidusa powinien zagrać ulti. Nieważne, musimy sforsować mida, bota. W takim wypadku, jeszcze tam Yasuo domykał. A jakby nie było szansy na odpowiedź tak naprawdę. Czy możemy to zrobić? Ezreal bez ulti, to zgaduję, że jest wart. Najpierw wezmę to Bloom. Bo jak jeszcze nie jest pchnięty. Nie powinno zejść ze mną na odbota. To powinno niby wyglądać. Głupio jest, jeśli Q trzeba grać na zasadzie. Nie mam jak wejść. O! Oh. A, nie uderzyłem z tego E.
Nie sforsowałem sobie tarczy. Nie! Widziałeś się to? Już miałem animację E. Dałowałem jej w pysk. Moją pięchą. I nope. Wycofało się auto tak. Co za lipa. Bo jeśli bym dał E, to od razu mi skakuje shield i później lecę z ulti i wychodzę z Q. Ale nie. A, szkoda. Takie małe rzeczy. Małe rzeczy, jak dużo zmieniają. Może ograją. Poczekam na tego Oxforda. Q wciane. Nope. Małe rzeczy, a tyle znaczą. Niestety, tylko wyrzec. Fiora powinna spuszczować, nie? Ej, Riven była na bocie. Push. Push albo nie push. Nie, mógł puszczować, miał. No nic. Patryk niepewny, zagrania. Kurde, no ten cooldown trochę boli. Nie powiem, że nie na tej Vi. Dlatego tak bardzo chcemy te CDR-y. Ile ma ulti Nocturne cooldownu, się zastanawiam. No pewnie podobne, tylko że tamta ma trochę większy zasięg. Nie wiem, czy to nie jest to przesadzone. Ze strony Riotu, że aż tyle ma te cooldownu. Dwadzieścia ulti. A, to nie ma Ezreala. Dobra, co ja robię? Pytam, że wjeżdżamy. Patrzę, no, no bez. Ja dostałem krita od... tego, od Kio. No nie! No po prostu, no nie, każde nasze próby kończą się failem. Co za lipa. To co mówiłem, że na Nautilusa to tanki po prostu. Żeby go wysadzić. Fajnie zagrał ten ulti Bard, no ale nie mieliśmy damage'u. Też ona zagrała za mnie na pierwszy. Co ma sens oczywiście, no bo ulti Nautilusa na Yasuo gra. Ale damage'u brak w takim wypadku mamy. I to nie jest dobre. No nie mam go, okej. Trinket może zmienić. No good, no good. Po 2 na 10 idziemy? No chyba, że tak, czy nie będzie. Chyba nie. Może nie. Oby nie. A, biorę bluidę. Co? Czy to blue się czasem dopiero co nie pojawiło? Ktoś mnie oszukał? Coś popsułem. Coś pomyliłem, no. Okej. Okay. No, trzeba było iść na tego. Coś mi się pomyliło z Blue. Wydawało mi się, że teraz będzie wstawał? Coś mi się pomyliło w głowie. Nie bardzo, nie ma co drążyć. Stało się, stało. Straciłem smoka. Niedobry pomysł, niedobry, niedobry. Chyba będę musiał ultować Yasuo w teamfightach. I wtedy Katarina musi pójść za mną, tylko że wtedy Sona można skontrować. I to jest lipa. No nie tak, nie tak fajnie jest. Już problem tej Vi polega na tym, że ogólnie jej ulti jest łatwo skontrować. Niektórymi championami. To jest problem niemały. Jak na przykład Morgana, czy ogólnie, a czy inaczej. Problem Vi polega na tym, że wiadomo gdzie będziesz po swoim ulti, prawda? Więc od razu jeśli masz jakiekolwiek CC, to rzucasz w to miejsce CC i wtedy zabija cię po prostu Vi, bo ona nie jest aż tak tankowata. Bo idziesz sobie pod AD, chyba że idziesz pod full tanka, wtedy po prostu jesteś botem do dawania ulti, do dawania knockupa. Tylko że po co grać Vi, skoro gra zrobi to dwa razy lepiej, nie? Dlatego właśnie ta Vi nie jest w mecie. To jest jej problem. I tak działa meta właśnie. Po co grać niektórymi pikami, skoro są inne, które zrobią
Sobie zrobię to dwa razy szybciej. Bo tym Wieragastem zrobiłbym to samo. Dałbym mu jakiegoś tam tego stuna z E, po czym wytankował go przez następne 5 sekund. A tą Vi zdechłem w sekundę, no. Teraz jej problem po prostu. Jeśli idziesz agresywny build, to jesteś squishy jak cholera. A jeśli idziesz tanki build, to wtedy nie robisz żadnego damage'u. I dajesz tylko Q i dajesz R-kę. I jak mówię, tak samo, to samo zrobisz Gragasem, ale przeżyjesz więcej, zadasz więcej obrażeń. Więc to jest taki po prostu taki gorszy Gragas. Ale jeśli jesteś do przodu tą Vi, to masz większe obrażenia niż Gragas. Tak, na tym polega ta postać, takie wrażenie po prostu. Jeśli jesteś bardzo do przodu, to wysadzasz kogoś na combo. Gragasa może też się niekiedy. Niekiedy się uda. Ale no Vi, dajesz Q, ulti. Nie, dajesz Q, E, ulti, E i powinieneś zabić kogoś na combo, prawda? Gragasa, jak zrobisz dobre combo, też wysadzisz. No ale tą Vi masz większe szanse na to. Teraz znowu się zamuliłem. Myślałem, że jestem blo. Pika weźmy. Zastanawiam się, co wtedy się stało z tym blue. Muszę sobie zobaczyć później powtórkę. Dlaczego myślałem, że blue stoi? Muszę zobaczyć później. Nie wiem, czy budowanie jomu, jak jestem tak do tyłu, jest dobre. Ale no, co zrobisz? Nice, okej. Okay. Ogólnie chyba lepiej zaczynać tego. Jeśli już zaczynasz robić niby jomu, lepiej chyba zacząć od tego Warhammera. Dlatego, że w razie czego, jeśli nie chcesz robić jomu, zrobisz sobie Black Fevera po prostu. Masz takie wyjście ewentualne. Tak jak zaczniesz od Dirka, to może ewentualnie zrobisz sobie tego... jak to się nazywa? Mam Mortiusa. Co tam chodziło? To może być, dobra. Schmidt. A i tak jakoś na to wychodzi. Zauważyłem ogólnie, że na niższych poziomach Katarina zawsze kurde kieruje. Trzeba nawet i na niższych poziomach, niekiedy tak się zdarzy, że po prostu Katarina tak kieruje, że to jest aż dziwne. No ale to, no to jest pik pod teamfighty po prostu. Resety, resety, jeszcze raz resety. A, szkoda. O, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, Katarina. Tak się właśnie robi te place'y. Klikasz R-eczkę i jedziesz. Come on. Mogę to zasnakować. Osłanie Bart, poświęć się. Nie! Bart! Ciulu! Mogę to przewidzieć. Ta na Amazonie, ten sobie poszedł tunelem i zostawili mnie na pasmę losu. Mogę zagrać kiu w lewo. Drużyna, kurde. Drużyna. Jak będzie tak. I tak, powiedzmy. Czy ten Shin? Tylko właśnie wtedy musisz mieć 1050 na tym beku. Ja wtedy pamiętam, że nie miałem. Tylko miałem 700, dlatego wziąłem dwa longswordy. Ale pamiętam właśnie, kiedyś tak grałem. Że ten Shin, bo ten Shin strasznie dużo daje w tym combo, co powiedziałem, że dajesz QR, QERE. To combo grasz, to wysadasz wtedy każdego z tym Shinem. No, tylko to zależy od tego, czy masz tyle golda. Śmiałko. O, chora. Ej. O, Adrian. Jesteś tu ze mną. Jesteś, dobrze. Na pasywki. Po. Nie wiem, po co straszowałem, tak bym martwił. Nie odpaliłem też potiona podczas walki, też głupi błąd. Dawaj, dawaj! Wierzę w ciebie! O, jakby się trafił. Dobre, dobre, dawaj, spowalniaj. O, co to za heś? Tak życie ci nie biłe? Dobra, ultima, fiora ultimatum. Ulti. Jak zagrywasz ulti, to cię masz przyspieszenie tego typa. Patryk, klikaj jeleczkę, brawo! Dobre. Smoka by mogli wziąć, albo ewentualnie mi. It's then dr. Taki plan, koledzy. Proszę.
Też nie wiem, czy się posłuchałem takiego jakiegoś 6-8 boosted playera. Ja nie wiem. Ja idę. 80 sekund cooldownu. Na 30%. Nie jest kolorowo, kurde, ale. Lecą beze mnie? Dobra, super chłopaki. Wszystko wskazuje na to, że mnie chyba nie potrzebują. Co myślę o Queen AD Carry? Może na niższym poziomie jakoś działa. Problem jest taki, że ona się słabo skaluje. Znaczy inaczej. Jako Queen nie robisz z... Inaczej, AD Carry w lejcie powinno hypercarować, prawda? Powinno być bardzo dużo obrażeń. A Queen jest taką postacią, która w lejcie nie będzie miała dużo obrażeń. Na zasadzie konst DPS-u, tylko będzie miała burst. Czyli będzie wysadzać, znaczy powinna wysadzać. Bo Queen w lejcie to jest assassin, to nie jest AD Carry. I to jest problem. To jest problem niemały. Bo AD Carry w lejcie po tej 25-30 minucie masz stać z tyłu i napierdzielać pierwszy target, prawda? A Queen jest stworzony do tego, żeby wlatywać w AD Carry i go wysadzać na combo. Ale nie tego ci, nie tego potrzeba. Ty grasz AD Carry. Dobra, pasuło, to jest to. Jeszcze jeden. Dobra. Good job. Zaciekawia mnie to, jak bardzo teamfightowe kompozycje często wygrywają gry. To jest ciekawe, kurde. Ale to oczywiście na solo queue. Bo po prostu ludzie nie grają obiektywowo, tylko właśnie grają na teamfighty. Więc nie wiem, czy nie powinien, jak niekiedy polecam wam piki, nie wiem, czy nie powinien właśnie polecać takich pików stricte teamfightowych, bo jak się patrzy na te wszystkie gry, to tam jest tyle wal po prostu, że chyba najlepiej grać tymi pikami, które się najlepiej spisują w teamfightach. Tak to wygląda. Też nie wiem, że wszystkie oczywiście gry. Ale mam wrażenie, że większość po prostu. Wszystko się rozwiązuje w tych teamfightach 5 na 5. Nie powinienem tam iść. Kiedy raz, oni są full ode. Dobrze mówisz, no. Prawda, no to wezmę armor. Mogę pinka jeszcze sobie wziąć. Jak szybko odpisywać, tak jak teraz to zrobiłem? Slash R. Wtedy masz slash respond do ostatniej osoby, która do ciebie napisała po prostu. Takie coś, taka sztuczka. Całkiem przyjemna, użyteczna. Ta baj też jest całkiem szybko, powinna turety brać, nie? Jeśli mamy szybko... O ty, pa co znalazłem. Agresywna. No nie! Jak miał czerwonego smite'a niebieskiego, fuck! Ale to było moje full combo, no. Więcej nie mogłem już tam wysadzić. To było moje totalne full combo, nie mogę jej zabić. A, szkoda. No nie dało się chyba tego lepiej zagrać. Tak nieskromnie powiem. No niestety okazał się lepszy. Flasha nie miałem, żeby wyminąć jej R-kę. No nie, no chyba nie dało rady, no niestety. Blisko, blisko. Tylko, że on miał, czy miał 16, on miał 16 level, dobra, 2 levele przewagi, come on, to się nawet nie liczyło, nie trochę. Please. No jak masz 6 level ulti, no to please, please. Jakbym ja miał 16, to bym 100% wygrał, to była nierówna walka. Jak mówię, nie liczy się. Nie liczy się. I tyle, pinka nie wziąłem znowu. Naciśnij D, nowy taniec. Super, na D mam smite. Mam flesza, mam pod S. Kiedy ten odcinek będzie na YouTubie? Na dzisiaj mam 2 odcinki. Na jutro też mam 2. To we wtorek powinien być. Tak myślę. W tym stylu, no. Idę, koledzy. Nie lękajcie się. Widzę, że nie dajecie rady beze mnie. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, nie bójcie się. Spokojnie, spokojnie. Jestem już tam. No fear, no fear. Już zaraz będę. Już nie musicie się bać. Spokojnie. Jestem do sekuracji, no i widzicie, doszedłem tutaj do tego, na teamfight od razu jest. Jezu, ale nic nie zrobiłem w tej grze, Clint Badman. Strasznie early game nie wszedł, kurczę. No staram się, jakby ta gra wyglądała, jakby mi weszło kilka fragów w early game'ie. Ale no nie weszły. Totalnie early game nie wszedł po prostu. No na przykład gdybym w early game'ie tam jakieś dwa dobre ganki zrobił, jakieś killa, asysta, albo dwa kille zdobył, no to kurczaczki.
wyleciało. Ale tak jak mówię, no, branie tutaj obiektywów jest spoko. GG. O, boosted for life. Za tytuł streama. Adekwatny. Nawet eskin dostałem. No nie. Czy wy to widzicie? No przynajmniej tyle, że bardziej zrobi więcej wrażenia niż ja. Ej, tyle. Stay fine. Kurczę, na pewno jeszcze ją popróbuję na jakichś normalach. Jestem ciekawy, kurde, czy można z niej coś więcej wyciągnąć. Jeśli potrafiłoby się grać w tą grę. Ale to na razie muszę się nauczyć grać w tą grę, także jak się nauczę, to dam wam znać. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na streamy, na YouTube i życzę miłego dnia. Bye bye.